Plaża, dzika plaża, już nas nie słyszy, ale Państwo mnie słyszycie. No, no to bardzo dobrze i właśnie o to chodzi. Witam wszystkich gorąco, bo dzisiaj już naprawdę jest piękny wiosenny dzień. Popołudnie mamy cudowne, prawda? No i oczywiście z radiem super, jak w każdy piątek od godziny 2 do godziny 3. Wita Was Wasz ulubieniec J.K. DeVito w programie najlepszym, jedynym na świecie, który nie przynudza, nie przynudza i nie smęci i nie narzeka. I właśnie o to chodzi, prawda? Kochani, dzisiaj taki cudowny dzień jest, że aż się nie chce siedzieć w domu. No ja jeszcze godzinę tutaj przesiedzę z Wami, ale później się udaję na piękny spacerek nad Zatokę, wiecie? Bo to warto się dzisiaj wybrać, jest popatrzeć, pochodzić, zobaczyć jak się roślinki ruszają, a jest cudownie, cudownie. I pomyśleć, w Polsce już jesień, a tu już wiosna, co? No dobrze się wybrać do Polski, teraz by było właściwie, będzie złota polska jesień. Ech, też jest cudownie i kasztany spadają, tak przed nami się rozbijają z tej łupiny i wypadają, jakby chciały coś powiedzieć. Cudowne uczucie, bo już przekwitły na pewno te kasztany, już są na takim etapie, że tylko je zbierać. A kasztany podobno są dobre nawet do jedzenia, niektórzy mówią, ale to nie nasze polskie, francuskie bardziej. Kochani, mam dzisiaj tak jest, spełniam życzenia piosenek, a mianowicie specjalnie przekopałem całą swoją płytotekę i znalazłem Stenię Kozłowską. Obiecałem pani jednej, że zaprezentuję przynajmniej dwie piosenki. Co prawda one tak za bardzo myszką pachną, te piosenki, niemniej właściwie żadnej nie pamiętam z nich, niemniej puszczę dzisiaj przynajmniej jedną. No, no i oczywiście miałem Stana Borysa na samym początku. Stan Borys i Bizony, był taki zespół Bizony. To jest płyta To Ziemia. Jedna z genialnych płyt, jaką on wydał. Właściwie to jest chyba jedyna płyta, jaką on wydał, żebym nie skłamał, tak mi się wydaje. Także też na życzenie. Będzie piosenka To Ziemia, na pewno będzie i może są Garbusa. Zobaczymy, jak się z czasem wyrobimy. Jeszcze mamy też prośbę jedną o rap w sprawie diety w wykonaniu Wojtka Młynarskiego. Mam też taką ładną płytkę. Róbmy swoje z 1995 roku. Kochani, on tutaj był w 97 roku. Wojtek Młynarski był nieboszczyk kydryński, jego piękna żona, która miała dwa sukcesy wielkie, śpiewające, prawda? I jeszcze było parę innych osób z nim. To był piękny występ swoją drogą. Kochani, no a o czym my dzisiaj porozmawiamy? No porozmawiamy sobie o sprawach bardzo ważnych, a mianowicie trzeba powiedzieć, co się dzieje w naszej polskiej polityce, no i co w kraju się dzieje, tutaj, w naszym, o, w Australii, tutaj, o, gdzie teraz siedzę. Bo wiele się wydarzyło, a mianowicie jedna z najważniejszych chyba rzeczy, jaka się wydarzyła w Polsce, a właściwie nie w Polsce, tylko we Włoszech, to jest to, że pojechał do Włoch na spotkanie z obecnym papieżem tatuś Rydzyk. Nie będę mówił o nim, że to jest ojciec, bo to żaden ojciec, tylko tatuś, trzeba grzecznościowo mówić. Tatuś Rydzyk pojechał na spotkanie. No i cóż, wszyscy politolodzy, wszyscy amatorzy politolodzy, jak i również panie sklepikarki, sklepikarze i wszyscy inni oczekiwali jakiejś reakcji, jakiegoś komentarza ze strony pana Rydzyka, tatusia Rydzyka, czy ze strony, no powiedzmy sobie szczerze, gabinetu pana papieża, czy jakichkolwiek komentarzy. A tu okazało się, że zero. Zero komentarzy. W związku z tym można by było powiedzieć, po tej całej aferze, która niedawno wynikała z tych słów, jakie pan tatuś Rydzyk wygłaszał pod adresem chociażby panów prezydentów i pani prezydentowej i tak dalej, zostały jakby zaakceptowane przez pana papieża, bo właściwie nie ma żadnych komentarzy, czyli jeżeli nie ma, to znaczy, że jest dobrze, a tym samym pan Tadeusz Rydzyk dostaje pozwolenie do dalszych słów, które będą, no, w jakiś sposób na pewno dzieliły nasze społeczeństwo polskie, bo niestety taka jest prawda. To mi się podoba, bo właściwie tym faktem wizyty, spotkania z naszym papieżem, pan Rydzyk przypieczętował swoją pozycję polityczną w Polsce. A mianowicie teraz wiadomo już, kto rządzi. Już wiadomo, że nie rządzą Kaczory, no bo już Kaczory już dawno nie rządzą, prawda? Jeszcze tam od czasu do czasu próbują cokolwiek zrobić, ale to są już tylko takie porywy. A rządzi kto?
tatuś Rydzyk. Mamy dobrego prezydenta. Można powiedzieć, że tatuś Rydzyk jest prezydentem, premierem, władzą ustawodawczą i wykonawczą naraz. To jest człowiek, to jest figura i nam właśnie takiego czegoś potrzeba było. A nie tam, żeby jakieś tam partie polityczne. Po co? Kościół niech rządzi. Kościół wie. Wie, co jest dla nas dobre. Dla każdego jednego człowieka śmiertelnika Kościół wie, co jest dobre. I to jest właśnie, kochani, bardzo dobrze. Mi się to bardzo podoba. Prawda? Sami wiecie zresztą, że jak wiary nie ma, to te ludzie chodzą takie rozpuszczone, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nie wiedzą, gdzie mają pieniądze zanieść, nie wiedzą, kiedy się mają modlić. A jak jest wiara, jak jest dobrze, fundamentalnie zrobiona wiara, to jest dobrze. Wtedy nie ma chuligaństwa, bo ludzie wierzą, śledzą te wszystkie przykazania i tak dalej, nie zabijaj, nie cudzołóż, prawda? O, i są wtedy porządni, nie zabijają, nie cudzołożą. A jak człowiek nie ma wiary, to sami wiecie, dochodzą taki jeden z drugim z nożem chodzi, albo żonę drugiemu podrywa, prawda? Tak jak ten Maliniak żonę podrywał kolesiowi, koleś do niego strzelał, nawet mu się udało z życiem mówić, to dziwne, nie? No w każdym razie, że sami widzicie, o, bo nie wierzył. I dlatego tak było. A jakby znał wszystkie przykazania, to by wiedział, że żony nie wolno cudzej podrywać. A jeszcze chodzić z nią do łóżka, to już w ogóle nie cudzołóż. Nie chodź z żoną cudzą do łóżka. Ze swoją można chodzić, ale z cudzą nie. Tak jest. To jest bardzo dobre. W każdym razie, kochani, ja myślę, że no, na dzisiejsze czasy taki stosunek księdza Rydzyka do tego wszystkiego jest bardzo potrzebny. Ja tu się nie wyśmiewam, żebyście nie myśleli, ale taka jest prawda. Jakbyście chcieli do mnie zadzwonić, to bardzo proszę. Telefon do mnie do studia jest 9816-2938 lub 0404758300. Kochani, no a ja już wam puszczę tą drugą piosenkę. Tą scenę kozłowską? Nie, to nie scenę. Na razie puścimy wam, aha, no, obiecanego rapa. Rapa puścimy. W wykonaniu Wojtka Młynarskiego. Kochani, piękna piosenka swoją drogą. Drogi widzę, jeśli zechcesz mą bilet, to oto mój nieśmiany pierwszy nadwiślański. No cześć. Na pracownię mi zaświtał jako forma wśród inny form do opowiedzi coś o wiecie. Tak. Świetny przepis na tę wiedzę, niechaj powie.